ty! Ta, do ciebie mówię! Bądź się! No, słucham. Co tam? Wszystko w porządku? Hej, Vi. No co tam, Vi? Dawno nie padało. No? Basilisk jest gotowy. Chcesz się przejechać? Jasne, zaraz tam będę. Kurwa, jest zajebiste. No, właśnie słyszę.
miał więcej. Wszystko już gotowe? Hej, Vi. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się. Kurwa! Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić? Może powinnaś... Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili, co mogli. Co myślisz? Przytulnie tu. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Okej. Okay. Więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, spodoba ci się. Okej, tu będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. Okej. Zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę kółek. O, miękko się prowadzi. Jasne, przelatujesz nad wszystkim. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. W lewo. Dobrze. Dawaj dalej. Brawo! No i
tak to się robi. Zatrzymaj się i aktywuję system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów. Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwal tam te wraki. Dziesięć na dziesięć. Okej, ćwiczenia skończone. Vi, pamiętasz, jak ci mówiłam o tych impulsach? To teraz uważaj. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basiliska muszą działać w pewnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? Okej. Zróbmy to. Czujesz? Aha. Nie mam pojęcia, jak ludzie mogą się skupić na walce. To chyba nie zawsze jest intensywne. A to czujesz? Znaleźli nas. Musimy sprawdzić, co z obozem. To Rafeni. Cała banda, nie odpuszczą. Przegrupować się. Tu też są. Idą na całość, Sol. To załatw ich. A potem rusz tu trupa i przydaj się na to. Jedziemy od razu do obozu. Musimy pomóc naszym. Zabiłeś ich!
Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Wiem. Ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej, no to wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak, na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Gratulacje. Koszmarny wybór. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? To był interesujący dzień. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług i... Rozpierdolił ich. Możesz liczyć na Aldecaldes. Zawsze. Dobrze wiedzieć. Pusto za barem. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Piwo. Za szczęśliwe zakończenia. Zamurowało cię? W sprawie tych szczęśliwych zakończeń... To, co się wydarzyło w Bazylisku... Mam nadzieję, że nie żałujesz. Żałuję tylko, że nie mieliśmy więcej czasu. No to coś trzeba będzie z tym zrobić. Mhm. Wiesz, że to mogłaby być twoja... nasza codzienność. Wi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Chciałbym panom. Naprawdę. Aha. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. Vi? Panom, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Gdzie...
Gdzie my jesteśmy? Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię z nami. Gdzie? Przenieśliśmy obóz. Jest bezpiecznie. Wszystko pod kontrolą. O, Vi. Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja... Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Vi, spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Kojarzysz John'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. John żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Że co? To jakaś metafora, której nie łapię? Panam, konstrukt Silverhanda sieje spustoszenie w mojej głowie. To niemożliwe. To po prostu kurwa niemożliwe. Johnny Silverhand? Słuchaj, a próbowałeś z kimś, no wiesz, pogadać? To nie jest sprawa dla terapeuty. Ten konstrukt jest jak nowotwór. Z każdym dniem coraz groźniejszy. Ty naprawdę nie żartujesz? Próbuję z tym żyć. A raczej przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Aldecaldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. Prowadzić cię? No i? Aha. Nie można. Znam tę okolicę jeszcze z dawnych tras. Po prostu... Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Vi! Witaj wśród żywych! No wreszcie książę się obudził. Hej! No mówię, no. Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Wracając do naszej rozmowy. Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale... Serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Pamiętasz Hellmana? To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób.
A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko... Po prostu bądź w kontakcie. Thank you.